Siemanko, jestem Arian, a to są praktyczne ciekawostki. W dzisiejszym pierwszym odcinku z trzech serii tajnych kodów serwisowych w smartfonach polecimy z marką Samsung i Sony. Uwaga! Należy pamiętać, że wprowadzenie niektórych kodów, które zaprezentuję, może spowodować poważne zmiany w konfiguracji urządzenia bądź wyczyścić pamięć telefonu. Więc nie bawcie się kodami, jeśli nie jesteście pewni, co robią, gdyż robicie to całkowicie na własne ryzyko i nie ponoszę odpowiedzialności za skutki, jakie wyjdą po wprowadzeniu kodu. Dodam, że kody, które prezentuję, nie wszystkie były testowane przeze mnie. Ryzyko uszkodzenia telefonu jest niemałe. Nie chcesz, nie jesteś pewien, pewna, nie próbuj. No to lecimy z kodami Samsung. Po wpisaniu tego kodu wyświetli się nam numer e-mail. Otrzymasz 15-cyfrowy kod. Tak, czyli 6 pierwszych cyfr to kod zatwierdzenia. FAQ, czyli dwie kolejne cyfry to zakodowana data montażu telefonu. SNR, czyli kolejne 6 cyfr to numer seryjny. SP, czyli ostatnia liczba to liczba dodatkowa pomocnicza. Otrzymasz przykładowy komunikat. Pierwsza linijka, wersja oprogramowania. Druga linijka, data wydania publikacji oprogramowania. Trzecia linijka, typ telefonu. Ten kod powoduje reset ustawień miletów, Java i innych z nim związanych. Reset danych uzyskamy wpisując ten kod. Usuwa on zdjęcia, jak i dzwonki. Tym kodem zrobimy reset WAP. Tym kodem otrzymamy menu pomocy. Ten kodzik jest na menu Java, GPS, CSD, ustawienia dla serwera Javy. Net Monitor uzyskamy tym kodem. Kolejnymi kodami uzyskamy wersję oprogramowania. Po wpisaniu jednego z tych kodów wyświetli się nam wersja sprzętowa. Te trzy kody powodują wyświetlenie informacji SIM. Ustawienia kontrastu LCD uzyskamy wpisując jeden z tych kodów. Tymi kodami wyłączymy wibracje, dopóki trzymamy OK. Wyłączony buzzer otrzymamy jednym z tych kodów, dopóki trzymamy klawisz OK. Te kodziki są na informacje o baterii. Dziennik błędów uzyskamy tymi kodami. Kolejne kody są na tabelę serwisu SIM. Po wpisaniu tego kodu wyświetli się data i czas, kiedy będzie dzwonił budzik. Ten kod jest na uzyskanie informacji o SIM. Tym kodem zmienimy logo operatora, które pokazuje się przy starcie telefonu. Po wpisaniu tego kodu wyświetli się nam numer produkcyjny. Widok dostępnych dźwięków dla budzika uzyskamy wpisując ten kod. Ten kod wyświetla pamięć stałą telefonu. Ten kodzik jest na wyłączenie cyfrowe zakłócenia audio. Kolejnym kodem uzyskamy cyfrowe zakłócenia dźwięku. Ten kod wyświetla wersję oprogramowania. Po wpisaniu tego kodu wyświetla się wersja softu, instrukcje. Ten kod pokazuje parametry. Aktywację dodatkowych opcji podczas lądowania uzyskamy wpisując ten kod. Tym kodem sprawdzimy status baterii, pojemność, napięcie i temperaturę. Ten kod wyświetla status programu. Po wpisaniu tego kodu wyświetli się ekran debugowania. Ten kodzik jest na czuwacz. Ten kod powoduje śledzenie watchdoga. Detekcję giga uzyskamy wpisując ten kod. Tym kodem otrzymamy informacje o pamięci. Ten kod wyświetla błąd RTK, czyli czasu pracy jądra. Tym kodem sprawdzimy datę ostatniego włączenia i ostatniego wyłączenia telefonu. Po wpisaniu jednego z tych kodów wyświetli się wersja oprogramowania. Ten kod powoduje wyświetlenie trybu diagnostycznego.
Reset uzyskamy wpisując ten kod. Tym kodem otworzymy ekran debugowania YAN. Ten kod jest na reset wybranych obszarów pamięci EEPROM. Kod na wejście do menu serwisowego w nowszych telefonach. Po wpisaniu tego kodu wyświetli się informacja o telefonie, w tym statystyki użytkowania i baterii. Tym kodem sprawdzimy szczegółowe informacje na temat kamery. Ten kod powoduje reset do ustawień fabrycznych, w tym ustawienia konta Google, dane aplikacji i pobierane aplikacje. Uwaga, format. Kod ten instaluje oprogramowanie od nowa i wymazuje wszystkie dane z telefonu. Lepiej tego nie stosować. Pełen reset pamięci EEPROM. Tym kodem zrobimy natychmiastowe tworzenie kopii zapasowych backup wszystkich plików multimedialnych do wybranego folderu. Wpisując ten kod włączymy tryb testowy dla serwisu Service Mode. Tym kodem zrobimy test sieci LAN z rozbudowanymi opcjami w menu. Kod na test podświetlenia ekranu i wibracji telefonu. Następny kod jest na test ekranu dotykowego. Tym kodem sprawdzimy wersję oprogramowania PDA. Ten kod wyświetla wersję sprzętu FTA. Tym kodem otworzymy diagnostykę softwaru i hardwaru. Ten kodzik jest na konfigurację diagnostyczną. Tryb zrzutu systemu, czyli system DAWP mod, uzyskamy tym kodem. Kolejnym kodem uzyskamy dostęp do menu sterowania dla HSDPA, HSUPA. Po wpisaniu tego kodu wyświetla się stan blokady telefonu. Ten kod umożliwia zmianę funkcji przycisku Power, czyli włączanie, automatyczne wyłączanie smartfona, czyli naciskając przycisk Power zamiast menu telefonu od razu się wyłączy. Tym kodem wyświetla się adres MAC dla karty Wi-Fi. Ten kod jest na szybki test GPS-a. Ten kodzik wykonuje bardziej zaawansowany test GPS. Przeprowadzenie testu pakietów uzyskamy klikając ten kod. Kolejny kod, jaki przedstawiam, jest na test wyświetlacza LCD. Te dwa kody służą do przeprowadzenia testu audio. Kod ten pokazuje wersję ekranu dotykowego urządzenia. Kolejnym kodem przeprowadzimy test czujnika zbliżeniowego. Ten kod wyświetla wersję pamięci RAM. Test modułu Bluetooth uzyskamy wpisując ten kod. Po wpisaniu tego kodu przeprowadzimy test urządzenia w warunkach naturalnych. Tym kodem sprawdzimy informacje o telefonie, sprzęcie PDA, połączeniach. Ten kod wyświetla datę, wersję systemu Bullet i listę zmian. Tym kodem uruchomimy menu Apps. Tym kodem zrobimy reset zestawu słuchawkowego. Ten kodzik włącza i wyłącza zegar. Następny kod włącza i wyłącza GSM. Ponowne uruchomienie zestawu słuchawkowego. Natomiast ten kod uruchamia telefon w trybie debugowania. Dostrojenie ustawień aparatu uzyskamy wpisując ten kod. Ten kod wyświetla informacje o karcie SIM. Ten ciąg odblokowuje kod telefonu. Po wpisaniu tego kodu uaktywnia się blokada sieci. Ten kod wyświetla wersję telefonu. Ten kodzik jest na ustawienia kodu blokady karty SIM. Kod ten wyświetla informacje o Bluetooth. Tym kodem usuniemy blokadę sieci. Ten kod jest na uzyskanie resetu ustawień zestawu głośnomówiącego. Kolejny kod usuwa wszystkie SMS-y jedną komendą. Tym kodem sprawdzimy listę narzędzi GPSR. Po wpisaniu tego kodu wyświetla się czas ładowania baterii. Kolejnym kodem uzyskamy możliwość dostosowania opcji Mobile TV.
A teraz lecimy z kodzikami do Sony. Po wprowadzeniu tego kodu wyświetla się menu serwisowe w Xperii. Tym kodem sprawdzimy numer e-mail. Ten kod powoduje zmianę języka menu, gdzie X to jest kod kraju, np. Polska 48. Status blokady Simlock uzyskamy wpisując ten kod. Ten kodzik jest na usunięcie blokady Simlock, gdzie X to kod odblokowujący. Kolejnym kodem usuniemy blokady Simlock, gdzie X to kod SIM. Y może to być 12 dla odblokowywania NCK, 22 dla odblokowania blokady providera, 32 dla zdjęcia blokady sieci, 42 dla blokady kodu SIM, 52 dla blokady podzbioru, 62 dla korporate lock, 72 dla IMSI personal, 99 dla zakresu IMSI. Tym kodem sprawdzimy wersję oprogramowania. Tym kodem zrobimy resetowanie ustawienia użytkownika. Ten kod jest na reset kodu zabezpieczającego do ustawień fabrycznych. Kolejnym kodem resetujemy ustawienia językowe do angielskiego. Ten kod wyświetla informacje o blokadzie Simlock. Po wpisaniu tego kodu wyświetla się wersja HW. Ten kod włącza żądanie podania kodu PIN przy włączaniu telefonu. Ten kod wyłącza żądanie podania kodu PIN przy włączaniu telefonu. Jeśli podobał Ci się mój film, proszę o subskrybowanie oraz lajkowanie profilu facebookowego. Zapraszam również do obejrzenia poprzedniego odcinka. Teraz się już z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!